Wraz z początkiem roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach czasowo zawiesił przyjmowanie wniosków na dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Od 21 stycznia ponownie są one przyjmowane. Program Czyste Powietrze uruchomiony został we wrześniu. Do końca 2018 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach spłynęło 3600 wniosków. To najwięcej w skali całego kraju. Wraz z początkiem stycznia zawieszono nabór wniosków. Wznowiliśmy nabór wniosków po kilkunastu dniach przerwy i od razu mogę powiedzieć, w pierwszy dzień wznowienia naboru kilkadziesiąt osób, które złożyło wnioski, także zainteresowanie, mimo tej krótkiej przerwy nieustające i mamy nadzieję, że tak będzie cały czas. Po dokonaniu stosownych zmian w programie priorytetowym Czyste Powietrze od 21 stycznia wnioski ponownie są przyjmowane. To była przerwa techniczna związana z koniecznością dostosowania zapisów programu Czyste Powietrze do zmian przepisów prawnych, przede wszystkim do wejścia w życie ulgi termomodernizacyjnej. Wnioski składać można w siedzibie funduszu w Katowicach oraz dwóch zamiejscowych delegaturach. To jest Bielsko-Biała i Częstochowa. Zbieramy też zainteresowanie ze strony samorządów, które chciałyby mieć na swoim terenie takie ewentualnie punkty. Rozważamy takie możliwości. Myślę, że następne punkty będą powstawać. Konsultanci funduszu pomagają w wypełnianiu wniosków bezpłatnie, dlatego też w ostatnich dniach pracownicy katowickiego WFOŚ-u ostrzegają przed oszustami. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie współpracuje z żadnymi osobami i firmami konsultingowymi oraz doradczymi, które oferują pomoc w przygotowywaniu wniosków w ramach programu Czyste Powietrze.